Proszę Państwa, przed nami trzeci pojedynek Gali w Legionowie. Tym razem starcie debiutanta. Ciekawy jestem, zobaczymy go, Piotra Gruchały. Za chwilę jego i rywala z Ukrainy przedstawi Edward Durda. Pojedynek dzisiejszej gali Babylon Promotion. Rywalizacja w kategorii ciężkiej. Zaprezentują się w ringu Oleksiej Żuk, Ukraina, i debiutujący w gronie profesjonalistów reprezentant Polski Piotr Gruchała. Jako pierwszy do narożnika niebieskiego podąży Oleksiej Żuk. You can run on for a long time. Run on for a long time. Cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Oleksiej Żuk! Do narożnika czerwonego zapraszam teraz reprezentanta Polski. Panie i panowie, przed państwem Piotr Gruchała! Jest 9596, nie liczę tu nawet, że znasz to. Ulice są szare jak schronik, każdy się zbroi. Pełno jest kinów i banków, młody chłopak bez paktu. Trochę chłopak bez szastu. Mimo to lecę swoje w ciuchach lumpeksu i trampkach najtańszych z targu. Inny bardziej niż bardzo, inny w długich włosach jak Samson. Paru chciało mi dokuczać, ścinaj to dzieciak. Dobrze wiesz, czy ja mam to, inny świat w mojej głowie. Bo na co dzień niełatwo, nie. W domu bywało, dzisiaj jest dobrze. Wtedy było za ciasno, znowu lecę przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie ma Piotr Gruchała! Sędzią ringowym tej walki będzie pan Dariusz Zwoliński. Pojedynek kategorii ciężkiej. Proszę Państwa, debiutant Piotr Gruchała i jego rywal z Ukrainy. Żuk, widzieliśmy, to jest Oleksiej Żuk, widzieliśmy już jego brata, Serhija Żuka. Oleksiej jest starszy z tej dwójki. Wysyp Żuków z Ukrainy dzisiaj mamy. Na Bokstreku podają, że oni mieszkają w Pradze, ale rozmawiałem z Jarosławem Butowiczem, mówi nie, gdzieś tam pod Kijowem mieszkają, to jakiś błąd, ktoś wprowadził wydawcę Bokstrek, błądy. Wolny, pan Dariusz Zwoliński, pierwsza runda, spodenki czarne, Oleksiej Żuk, spodenki z... różnokolorowe, z niebieskimi lampasami, Piotr Gruchała, to jest... Myślałem, że to jest brat Kevina Gruchały, najmłodszego polskiego zawodowca, który debiutował. Pokazywaliśmy to, mając 17 lat, 284 dni, ale to okazuje się, że kuzyn. No i mamy pojedynek w kategorii ciężkiej. Widzimy, że Polak jest z odwrotnej pozycji. Ta lewa ręka mocniejsza. I tutaj widzimy, że akurat na tych panów, szczególnie na Gruchałę, aż tak temperatura nie wpływa, bo jemu dynamiki nie zabrało. Obaj boksują też w rękawicy marki Grand, które predysponują do mocnych ciosów, do zadawania tych mocnych ciosów. Nie słyszymy sekundanta. Piotrek, prawa ręka, cały czas prawa. Ukrainiec mógł zostać uskrzydlony tym werdyktem wcześniej, że jego bratu prospektem poszło bardzo dobrze i teraz Żuk trafia po wyjściu
z mocnym prawym, ale tym samym rewanżuje mu się Gruchała. Bezpośredni lewy, czyli to, z czego Mańkut powinien korzystać bardzo, bardzo często. Trzymaj. O, szarpie się mocno Gruchała z tymi ciosami. Zobaczymy, na ile wystarczy mu kondycji. Bo Żuk jakby boksował trochę bardziej ekonomicznie. Potrafi sklinczować, a w tym krótkim dystansie, kiedy wyczekasz, Gruchała się wystrzela, trafia celnie. Tym razem podbródkowy. Polak zrewanżował się lewym prostym, ale pojedynek jak do tej pory bardzo wyrównany. Gruchała to ciekawa historia. Teraz boksuje w wadze ciężkiej, ale on zaczynał boksować, Maciek, w wadze do 48 kg na amatorskich ringach Boxing Team Chojnice, wicemistrz polski młodzieżowy z 2017 roku. Tam była ciekawa historia. W finale przegrał z Janem Sosnowskim, Zawiszy Bydgoszcz, ale Sosnowski potem został zdyskwalifikowany za doping. No, te trenerami jego byli wujci, jego wujek, czyli Marcin Gruchała i Kazimierz Poteracki. No, ale to częsty przypadek, wiadomo, człowiek dorasta, szczególnie w tych młodszych kategoriach wiekowych, jeśli zaczyna startować, to kończy później w zupełnie innej wadze. Przykładem jest nasz były chyba już zawodowiec Łukasz Rusiewicz. 3-4 i dwa prawe i wtedy dopiero lewa, tak? Musisz wyczuć ten dystans. I teraz myślę, ci powiem, jak zrobisz te trzy prawe, to z dołu, lewy, z dołu. I wtedy możesz zakończyć prawym sierpą. I Jarosław Butowicz na rozdzielniku Ukraińca. No i to druga sprawa, że tutaj ring wolny, Żuk runda druga. Ma, wbrew pozorom, bardzo, mimo że jest prospektem Gruchała, Żuk wbrew pozorom ma bardzo dobry narożnik, bo Irek Butowicz widział naprawdę dużo w swojej zawodowej karierze. Wysyłał swoich zawodników na przyszłych mistrzów świata, na mistrzów świata, także on umie podpowiedzieć w ringu. Druga sprawa, czy jego podopieczni potrafią to realizować, ale często bywa, że tak. Ale zawsze jego podopieczni imponowali ambicją. Zawsze. Twardym charakterem, śląskim. No tutaj widocznie Żuk dąży do półdystansu. W tym półdystansu, gdzie jest chwila klinczu, on wyrywa się czasami sierpowymi podbródkami i najczęściej trafia. O, i teraz trafia mocnym lewym sierpowym Żuk. Gruchała zostawił nogi z tyłu, był naprawdę bez oparcia. No i ten cios mógł posłać go na deski. Polak popisał się tutaj mocną szczęką, ale lepiej, żeby takich uderzeń nie przyjmował. Ponowny lewy sierpowy Żuka. Żuk w dystansie jest odrobinę za wolny, ale w tym półdystansie już jego szybkość zdecydowanie wystarczy. Stop! Stop! Gruchała miał przerwę w startach. To były, jak mi mówił, rozmawiałem z Kevinem Gruchałą, komplikacje rodzinne, nieporozumienia z trenerem, czy z Marcinem Gruchałą. Boksował krótko w Grudziądze, potem znów wrócił do Boxing Team Chojnice. Żuk dwa razy sięgnął Gruchała, cofa się w linii prostej, opuszczone ręce. Ukrainiec zobaczył to, wykorzystał, doskoczył z dwoma lewymi sierpowymi. Nie podchodzi nogami do ciosów, no, zostawia nogi z tyłu. Często właśnie Z dołu to pracuje Żuk, czyli podbródkowymi. Teraz dwa razy z lewej ręki i raz z prawej. Źle to wygląda dla Gruchały, proszę Państwa. To jest kategoria ciężka. Tutaj te ciosy naprawdę, mimo tej nie najlepszej może techniki, ale ważą sporo. I ponownie lewy sierp. Mówiłem na początku, że Gruchała zrywa się ze swoimi ciosami, że to mało ekonomiczne poruszanie się będzie miało wpływ na jego kondycję. Tak. Już druga runda jest dużo gorsza w jego wykonaniu. I do lewy sierpowy.
On wychodząc z klinczu chce odpocząć, opuszcza ręce, a Żuk jakby nie przestaje, jakby się tym napędzał. Macha tymi rękami, mało precyzji jest w jego akcjach. I ponownie wydłużony lewy sierpowy Gruchało. Taki pół lewy prosty, pół lewy sierpowy. No i w klinczu krótkie ciosy też potrafi samą ręką zadawać. Widać, że zamyka tam nadgarstek. I dobry podkrótkowy ze wskokiem. I zaznaczył końcówkę, ta druga runda. O, mocny prawy sierp. Druga runda zdecydowanie dla Ukraińców. Absolutnie. Your round. Number three will be your round. You will win it. You see what I tell you last round. He knows his condition. He's stronger, but not condition. No i słyszeliśmy Irka Bius. Slow it down, slow your breathing. Ależ mocny był ten lewy sierpowy. Ale dobrze usłyszałem, że w narożniku Gruchały mówi się po angielsku. Ring wolny, runda trzecia. Slow your breathing, co miało znaczyć zwolnij oddech, czyli uspokój oddech. No i Irek Butowicz już też porozumiewał się z bratem Żuka po angielsku i w tym samym języku porozumiewa się w tej chwili. Mówi jedno, Gruchała jest silniejszy, tak jest. Tak, ale słabszy kondycyjnie. Ale słabszy kondycyjnie, należy się na niego pchać. Wygrałeś tę rundę i jeśli będziesz ciągle dążył do parcia w przód, wygrasz. Żuk w ten sposób rozpoczął. Trafił nerwowo, zaczął Gruchała. Rozumiem, zawodowy debiut. Chce się chłopak pokazać przed promotorem, który siedzi w pierwszym rzędzie. W pierwszym rzędzie też Igor Jakubowski siedzi. A rozmawiałem z nim. A dobry hak w tułów, poczuł to Gruchała, ściągnął prawy łokieć do swojej wątroby. I poczuł to również Żuk, że trafił. Próbuje się uwolnić z tego klinczu, próbuje znaleźć sobie miejsce na kolejne uderzenia. Nie odpowiada. No i rzucił się, właściwie to było bez ciosu, no. Bo to nie był cios. No i zrezygnowany jest Gruchała, on spogląda w stronę narożnika, jakby ten narożnik miał go uwolnić od tej opresji. Bardzo mocny prawy i zachwiał się na nogach Gruchała. Tak, on jest zdecydowanie ranny, proszę Państwa. Stop! Miękkie nogi Gruchały. Kolejne dwa mocne prawe. Tak jak wspominałem, kategoria ciężka. Przy tym poziomie zmęczenia bardzo łatwo jest o nokaut. No i Rosław Butowicz dobrze to widział, że on jest słaby kondycyjnie. Rzeczywiście kondycja Gruchały jest beznadziejna. On teraz wreszcie Gruchała trafił lewym prostym. Ale to chyba był tylko łabędzi śpiew, bo Żuk idzie w wymianę. No, gdyby boksował w koszulce Gruchała, to by oddech łapał rękawem. A tak czym złapie? A teraz, no, chyba nie łapie. Opierając się o rywala, chce zyskać kilka sekund. Ale to już bardzo ewidentne. Oddechu. Sędzia gdzieś tam powinien chyba zwrócić uwagę, bo to już jest naprawdę wpadanie bez ciosu. Od razu do klinczu bezpośrednio. Też Żuk powinien to zobaczyć, pół kroku do tyłu zrobić. Albo jakiś unik, tak jak w tej chwili, i zerwanie. Bardzo mocne podbródki. I ponownie. Teraz zaatakował wyraźnie Gruchała głową. Stop!
Runda wygrana przez Ukraińca. Ale może. Wody lej na głowę. Lodu daj, kurwa. Gdzie zrób? Ciao, dobry. Ciao, dobry. Ciao, dobry, ciao. Co head? No, ciao, dobry, ciao. Ciao, dobry, ciao. Put the water over the towel. Water on the towel. Dobrze. There you go. Good, good. To był ten lewy, prosty, taki pojedynczy zryw, ale widzimy, że też prawym podbródkiem wtedy trafił Żuk, a tu mocnym prawym się... Ring wolny, runda czwarta. I ostatnie starcie pojedynku wadze ciężkiej. Debiutujący na zawodowych ringach, białe spodenki z niebieskimi lampasami. Piotr Gruchała przeżywa trudne chwile. Oleksij Żuk nie jest to orzeł boksu, nie jest to na pewno wybitny zawodnik, co najwyżej przeciętny, ale wygrywa ten pojedynek. No i przede wszystkim lepiej wyglądał w narożniku. Te nerwowe słowa w narożniku Polaka świadczyły o tym, że on nie czuje się zbyt komfortowo. Szukanie lodu, żeby na głowę... I teraz dobre ciosy w tuł w wykonaniu Żuka, ale dobry zryw też Gruchały ambicją. Bo siły to już tam naprawdę niewiele. Uwaga na głowę. Nie drży. Och, zerwał się i dobry podbródek, dobry prawy sierp. Czasem bezwładnie naprawdę wpada na Żuka Gruchała, wystawia ręce do przodu, tam są wtedy miejsce, bo on nie jest w stanie trzymać gardy, wystawia ręce do klinczu. No tak, proszę bardzo. Okrążył cały ring, uciekając przed przeciwnikiem, potem zamarkował cios i wpadł w klincz. No to tak trudno wygrać pojedynek. I tutaj stroną klinczującą, przetrzymującą, cały czas jest Gruchała. No i skuteczniejszy w tym klinczu jest Żuk, proszę bardzo. On chce się uwolnić od klinczu, tak. Robi zajstepy, a czasem sobie robi miejsce na krótkie ciosy podbródkowe i sierpowe. Dobry unik i wyszedł z tego uniku Żuk i teraz te podbródkowe to wkłada całe ciało, pełny skręt. Wolne to jest oczywiście wszystko, ale na tak zmęczonego Gruchałę wystarcza w 100%. To jest... Nie powiem, żeby był Gruchała przygotowany do zawodowego... No, trafił Żuk lewym hakiem w tułów i w tej chwili naprawdę już odczuł ten cios na wątrobę. Polak. Stop! Do białego. Kraniarz! Ostatni raz. Tak, ostatni raz sędzia zwrócił uwagę, bo następnym razem będzie odjęcie punktu. I słusznie, bo celowo wydaje mi się, że Gruchała żeby zyskać na czasie, na dojście do siebie. No, ale to już jest końcówka tej walki. Cztery z rzędu lewe sierpowe w celu. 10 sekund. Jeśli tutaj sędziowie dadzą remis bądź zwycięstwo Gruchały, to będzie to zwykły rabunek. Żuk z pewnością wygrał 3 z 4 starć i nie ma co do tego wątpliwości. A teraz jeszcze na koniec popisał się mocnym lewym podwrótkiem. Ukrainiec był w tym pojedynku lepszy. Na sztywnych nogach poszedł do narożnika Piotr Gruchała. Ambicji chłopakowi nie można odmówić. No dał na pewno siebie wszystko, ale jak ja porównam debiut zawodowy jego kuzyna Kevina Gruchały z tym, co on zademonstrował, no to jest olbrzymia różnica. Trzeba przyznać, że nie wypadają dzisiaj Polacy najlepiej. No niestety.
No to jest ten furiacki atak w końcówce walki. Ale tym atakiem nie mógł odwrócić Gruchała losów walki. Może gdyby był zaatakował wcześniej, gdyby miał lepszą kondycję, no ale ta kondycja go zawodziła. No i zobaczymy, co promotor jego powie. Nie będzie zadowolony, a widzi, Tomek Turkowski z pierwszego rzędu obserwował ten pojedynek. Siedzi obok Igora Jakubowskiego. Ale Tomasz Turkowski to jego chyba menadżer. Menadżer, tak. No, widzimy ich właśnie. Proszę Państwa, i oto ogłoszenie werdyktu. W ringu spotkali się Aleksiej Żuk Ukraina i Piotr Gruchała Polska. Eugeniusz Tuszyński 39-37 dla Aleksieja Żuka. Sędzia Piotr Kozłowski 39-37 dla Piotra Gruchały. Sędzia nie śmiej się, Paweł proszę Czarlini, cię. 39-37. Zwycięża 2-1. Aleksiej Żuk! Na pewno ten werdykt jest sprawiedliwy, jednak 39-37 dla Żuka to sprawiedliwy werdykt. No, widziałem i słyszałem, że się zasmiałeś, jak usłyszałeś ten werdykt. Czy zaśmiałem się z niemocy, bo sędzia Kozłowski zwyczajnie albo przespał ten pojedynek, albo po prostu intencjonalnie źle wytypował werdykt. Czas na reklamę.